Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Moi drodzy, Forza Horizon 4 trafiła na Steama, pierwsza w historii Forza Horizon. Pojawiła się na Steamie, na innej platformie niż Windows i Xbox. I co wy na to, co wy na to? Tak śledząc wasze reakcje na tego posta, którego udostępniłem jakiś czas temu, żeby was o tym poinformować, że Forza trafia na Steama. No, niektórzy są zadowoleni, inni nie, inni zastanawiają się dlaczego dopiero teraz. No, dzisiaj postaramy się na to wszystko sobie odpowiedzieć, a także opowiem wam, co jest związane z tym, że Forza będzie na Steamie teraz. Znaczy teraz, no, będzie można grać na Xboxie i na Windows Store tak jak do tej pory. To nic się nie zmienia w tej kwestii. Co się natomiast zmieni w samej grze? No myślę, że będzie napływ sporej ilości nowych graczy ze środowiska steamowskiego. Dlaczego nowych? Bo no, dla nas jest to takie niewyobrażalne, że Forza może być dla kogoś grą, o której ktoś może nic nie wiedzieć. Albo wie, że gdzieś tam jest taka gra wyścigowa, ale nigdy w nią nie grał, no nie? I dla nas to jest takie absurdalne, że ktoś może taki istnieć w ogóle. Ale uwierzcie mi, jest bardzo dużo osób, które nie grają nawet w gry wyścigowe, nie wiedzą o czym to jest, jakby nie są w tym środowisku, oni grają sobie w jakieś World of Warcraft, jakieś League of Legends i inne takie gry, które nie są związane z wyścigami, nie? No i dla nich jest to takie oczywiste, że gra się w takie gry, a dla nas jest oczywiste, że gra się w ścigałki, nie? Chociaż pewnie wśród was też są osoby, które grają w tytuły, które wymieniłem. Ale nieważne. Oznaczać to będzie, że po prostu będzie dużo nowych graczy ze Steama, którzy dopiero będą swoje, wiesz, mieli takie początki w Forzie Horizon 4. I już zobaczyłem pierwszy taki zabieg, który mnie zainteresował w Forzie Horizon 4, ale o tym opowiem w następnym odcinku, bo to się wiąże z jeszcze inną ciekawą plotką. Ale o tym opowiem sobie w następnym odcinku. No i cena, teraz właśnie wszyscy się zastanawiają. Ile gra będzie kosztować? No to jest dziwne, że jeszcze ta cena nie została podana. Można grę dodać do swojej wishlisty, czyli do listy gier, które chciałbyś mieć w swojej bibliotece i w nie zagrać. Na Steamie, po prostu logując się na Steama, możesz już sobie dodać tę grę. Natomiast nie ma jeszcze ceny, nie można zrobić tak zwanego preordera. No to by było trochę dziwne, żeby zrobić preorder na grę, która ma już no, ponad 2 lata chyba, nie? No i dlatego tej ceny jeszcze nie ma, cena pewnie będzie znana, no kiedy? No 9 marca tego roku, kiedy już oficjalnie jakby pojawi się na Steamie, nie? Kiedy będzie można ją sobie zakupić, bo 9 marca gra będzie dostępna. Póki co możemy zobaczyć, że jest w bibliotece Steama, ale nie możemy jej jeszcze kupić. Zderza się czy nie? Nie zderza się. Mustang, jecie, już zapomniałem jak się tu robi, czekaj. Skręcimy sobie tu, pyk. Także fajnie, że na tego Steama trafi, bo więcej graczy będzie. Natomiast cena nie jest znana, ja nie znam tej ceny, nie pytajcie się mnie wszędzie jaka jest cena na Steamie tej gry, bo nie mam pojęcia, no skąd mam to wiedzieć, jak nawet chyba twórcy tego nie wiedzą, bo pewnie cena jest ustalana. Podejrzewam, że będzie trochę niższa niż w czasie premiery na Xboxa, powiedzmy, nie? Czyli nie będzie tam kosztować 200 coś złotych, tylko może będzie jakieś 180, coś takiego, może będzie jakaś promka z tym związana. No ale właśnie, teraz pytanie, bo też dużo osób się nad tym zastanawia. Czy jeśli mam Forza Horizon na Xboxa czy na Windowsa, no to w sumie bez znaczenia, no Xbox połączony jest z Windowsem, więc jak macie kupioną grę na Xboxie, to automatycznie macie ją kupioną na Windows, nie? No i tak sobie myślimy, no skoro tak jest z Xboxem i Windowsem, to jak jest na Steamie? No niestety Steamowa wersja będzie to wersja całkowicie odrębna pod pewnymi względami, ale są pewne wyjątki, jeśli chodzi o tą odrębność. O tym zaraz też powiem. I jak ktoś ma teraz kupioną Forzę na Xboxa, no to niestety nie będzie mógł grać przez Steama. To znaczy, będzie musiał sobie kupić oddzielnie grę na Steama, żeby grać na Steamie. Dla mnie to jest super sprawa, bo ja sobie chyba kupię i przetestuję i sprawdzę. W sumie to jest ta sama gra, co i tutaj, nie ma żadnych różnic, nie?
ale przetestuję sobie dlatego, że chciałbym zacząć tam takie konto, które, wiesz, gromadzę samochody tylko i wyłącznie te, które lubię, nie gromadzę samochodów, które po to, żeby gromadzić, a żeby były w moim garażu niepotrzebnie, tylko będę miał tak z 50 aut maksymalnie, które naprawdę, naprawdę lubię i które będę miał na przykład do driftu, do wyścigu, coś takiego, nie? Ale taką małą ilość tych samochodów, bo jak teraz wejdę do swojego garażu, to właściwie wszystkie samochody, które mam w garażu, to są wszystkie samochody w grze prawie, że nie? Nawet nie wiem, ile tu jest tych samochodów i większością z nich nie jeżdżę, tak naprawdę jeżdżę tylko niektórymi z tych autek i wiecie co, przez to nie utożsamiam się z każdym z tych aut aż tak bardzo, nie? To znaczy jest sobie Lamborghini Huracan, Performante, którym tutaj sobie jeżdżę. Ale generalnie zaraz zmienię sobie na coś innego, może szybszego, może wolniejszego, może na coś offroadowego. I to jest jednocześnie fajne w Fordzie, a z drugiej strony spoko by było, gdybyśmy mogli jakoś bardziej zawalczyć o te samochody, nie? Tak więcej się postarać, trochę tego brakuje w Fordzie. I chciałbym sobie stworzyć takie konto na Steamie, które, wiesz, będę sobie budował jak karierę w Need for Speedzie, o coś takiego, nie? Że naprawdę jakoś te samochody będę w mniejszej ilości gromadził, jak wygram w jakimś wheelspinie, to jak nie będzie mi się podobał, to po prostu nie będę go odbierał, nawet jeśli go nie mam w garażu. No ale wracając do sedna sprawy, te konta nie będą ze sobą połączone, jakby, nie? Te konto Xboxowe i Windowsowe, więc i Steamowe, więc niestety nie będzie można grać, jeśli ktoś nie ma kupionej wersji na Steama. Będzie trzeba sobie kupić odrębną wersję na Steama. No właśnie, powiedziałem tutaj troszeczkę o tym progresie już, czyli o save'ach. Jak to będzie z tymi save'ami, nie? No bo powiedzieliśmy już, że wersja Steamowa będzie grą odrębną, ale tak właśnie nie do końca. Bo posłuchajcie, jak to będzie wyglądało. Więc tak, jeśli chodzi o budowanie save'a, czyli kupujemy odrębną grę na Steama, gramy sobie, wiesz, nasi znajomi widzą, że gramy i tak dalej i mamy dostęp do tych wszystkich feature'ów, które są dostępne na Steamie, nie? To jest jedna rzecz, ale save będziemy budować od nowa, to już wiecie. Natomiast jest jedna, są właściwie dwie małe rzeczy, które będą wspólne dla konta Windowsowego i dla konta Steamowego. To jest nasze takie statystyki gdzieś tutaj w osiągnięciach, czyli na przykład przejadę sobie przez radar chip, nie? I teraz sobie zrobiłem jakieś tam osiągnięcie tutaj na tym radarze. Jak wejdę sobie tutaj, czekajcie, muszę wziąć pada do ręki. Jak wejdę sobie tutaj w radar, to mam leaderboards, czyli tablica wyników, nie? Kto tam jakie wyniki osiągnął akurat na tym radarze. I wiecie, no to dotyczy różnych konkurencji, różnych miejsc i tak dalej. I teraz, jeśli na Steamie masz taki sam nickname jak na Windowsie czy na Xboxie, to twoje osiągnięcia będą wspólne i dla Steama, i dla Xboxa. Nie ma znaczenia, nie? Natomiast jeśli będziesz miał inny nick na Steamie niż na Xboxie, no to będziesz miał po prostu inne osiągnięcia, czy oddzielne osiągnięcia na Steama i oddzielne osiągnięcia na Xboxie, nie? I to jest cecha wspólna, a poza tym wszystko jest oddzielnie, nie? Czyli save'y, samochody, twój garaż, wszystko jest oddzielnie i musisz to budować sobie od początku na Steamie, jeśli już grałeś w Fordze na tym. No i też żadne bonusy chyba nie czekają nas z tego tytułu, że już graliśmy w Fordze, no tutaj na Xboxie po prostu. I teraz uwaga, żeby grać sobie na Steamie w Fordze, trzeba mieć konto Xbox, nie? Możliwe, że jak chcesz sobie grać na Steamie, mieć wszystko od nowa, czyli nawet te takie tą tablicę wyników, chcesz mieć inną, czyli od nowa wszystkie osiągnięcia nabijać, no to możesz sobie założyć na przykład inne konto na Xboxie, jeśli wpadł się taki pomysł jak ja, żeby wszystko od nowa robić. No to możesz sobie inny ten, a ja będę grał na tym samym, bo to w sumie tylko te osiągnięcia, one mnie nie interesują, mnie interesują samochody, nie? Więc dla mnie to nie jest ważne, jakie tam wbiłem wyniki, gdzie ja jestem, czy jestem pierwszy, czy drugi, czy trzeci. Nie ma znaczenia, nie? Czy tam tysięczny. Nie ma dla mnie znaczenia. Więc pewnie będę grał tym samym nickname'em na koncie Steam, co tutaj. I tyle, nie? Ale
osoby, które nie mają wersji tej xboxowej Fordzy, no to będą wszystko nabijać od nowa, wiadomo, nie? Ale będą musiały mieć specjalne konto xboxowe założone. To nie będzie tak, że grasz sobie na Steamie i fajnie, nie? I koniec i nic nie musisz robić, nie. Na Steamie, jak będziesz grał, też będziesz musiał mieć założone konto Microsoft, czy tam Xbox i no, będziesz musiał mieć to wszystko ze sobą połączone, więc nie jest tak łatwo. Dodatkowo będzie trzeba mieć najnowszą wersję Windowsa, tak samo jak w przypadku wersji tej, no nazwijmy to pokrótce, Xboxowej, tak? Będzie trzeba mieć wszystko zainstalowane, będzie trzeba mieć zaupdate'owane Windows Defender, żeby się połączyć z usługami sieciowymi w tej grze i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc wszystko obowiązuje, takie same zasady uruchamiania gry obowiązują jak w wersji xboxowej, natomiast po prostu będziemy uruchamiać ze Steama grę, nie? Niektórzy też się zastanawiają, ale jak to będzie z DLC? Czy będzie można je kupić na Steamie, czy nie? Otóż tak, będzie można wszystkie DLC kupić na Steamie przez Steama po prostu, nie? Czyli tam sobie wchodzisz w listę DLC, tak jakbyś, nie wiem, kupował do ETS-a chociażby DLC. Tak samo tutaj, kupujesz sobie te wszystkie DLC, pobierasz ze Steama i masz. Jak nie kupujesz, no to nie ma. Właśnie, kurde, jak będę kupował sobie tą Fordzę, to też bym musiał wszystkie DLC kupić, to chyba z jakieś 500 zł będzie to kosztować. Cholera. Ojej. Super jest to Lambo. Ja je zrobiłem tak na przyczepność. Teraz właśnie testuję sobie, jak ono się zachowuje na zakrętach. Ach, źle wziąłem ten zakręt. I patrzę, jak ono się zachowuje na zakrętach. Zrobiłem wszystko do maksa, jeśli chodzi o przyczepność, czyli no zostawiłem właściwie ustawienia zawieszenia takie same, tylko pobawiłem się trochę dyferencjałem i dałem docisk aerodynamiczny dużo większy niż samochód ma w standardzie, chociaż ten samochód tak naprawdę ma zmienną aerodynamikę, tylko że ta zmienna aerodynamika nie sprawia, że ruszają się spoilery jak w innych samochodach, tylko tutaj jest takie ciekawe systemy są w zderzakach zamontowane. Musielibyście sobie poczytać o specjalnej wersji Lamborghini Huracan Performante. Ono ma takie bardzo, bardzo ciekawe rzeczy w sobie. No, nie będę wchodził tutaj w szczegóły, bo rozmawiamy o wersji steamowej Fordzy, ale no, ja lubię zawsze tak wtrącić jakieś motoryzacyjne smaczki do tych moich odcinków, tak żeby was też trochę tym zarazić. Bo to jest fajna rzecz, to jest naprawdę temat rzeka, jeśli chodzi o motoryzację. O, tu się... Za duża prędkość, ale nawet jakoś ten zakręt... Nawet jakoś ten zakręt brało, nawet jakoś się trzymało, nie było tak źle. No ale prędkość była zdecydowanie za duża. No, nie mogę wyczuć, kiedy jest za szybko, a kiedy jest za wolno. Widzicie, że ono się już tak przy wyższych prędkościach trochę słabiej rozpędza, znaczy przyspiesza, dlatego że no tutaj jest ten okropnie mocny docisk aerodynamiczny zrobiony teraz. Więc samochód, no... jest mu po prostu za ciężko, nie? Dodatkowo dałem bardzo szerokie opony i myślę, że mógłbym jeszcze przetestować z trochę z węższymi, bo te są naprawdę szerokie i mogą trochę nawet samochód mulić przy przyspieszaniu. Ale hamuje fajnie, podoba mi się. No, także tyle jeśli chodzi o wersję steamową. Jeśli macie jakieś pytania, to tutaj jest sekcja komentarzy pod filmem. Możecie pytać. Pytajcie śmiało i postarajcie sobie też wzajemnie pomagać, nie? Bo to, że ktoś zadał jakieś pytanie, które dla ciebie wydaje się, no, proste, nie znaczy, że dla kogoś musi być proste, nie? A z drugiej strony też starajcie się używać Google, nie? Bo jak ktoś zapyta się mnie: Lucek, jak znaleźć Forza Horizon 4 na Steamie? No to jest pytanie, na które raczej no, nikt nie będzie chciał odpowiadać, tak? No, bez przesady. Chodzi bardziej o takie pytania, może bardziej, nie wiem, techniczne czy coś takiego, nie? To tutaj pod tym filmem macie sekcję komentarzy. Pytajcie i pomagajcie sobie też wzajemnie. Ja wam bardzo dziękuję
za to, że byliście na tym odcinku. No i trzymajcie się. Na razie. Hejas.